Witajcie, jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj pokażę Wam, co znajduje się wewnątrz klimatyzatora pokojowego. Klimatyzator mam już rozebrany, tak to wygląda. Omówimy sobie po kolei, co tutaj się znajduje. Zaczniemy może od kompresora. Tutaj znajduje się kompresor. Jest to serce tego klimatyzatora. Jest on troszeczkę inny, jak znajduje się w lodówkach. Jest znacznie wyższy i węższy. Podejrzewam, że wydajność tego kompresora jest znacznie większa. Tak to wygląda. Następnie znajdują się tutaj dwie, powiedzmy, chłodniczki. Pierwsza chłodniczka jest to skraplacz. Właśnie tutaj w tej chłodniczce generuje się ciepło, które musimy odprowadzić z tego urządzenia. Następnie mamy tutaj parownik w tej chłodniczce. Wytwarza się niska temperatura poprzez rozprężanie czynnika. Za chwileczkę opowiem Wam jeszcze, jak to wygląda. Mamy tutaj też dwa wentylatory. Ten wentylator jest odpowiedzialny za nadmuch zimnego powietrza. Następnie tutaj znajduje się też wentylator. To jest wszystko zasilane jednym silnikiem, lecz są one podzielone. Ten odpowiada za, jest odpowiedzialny za odprowadzanie ciepłego powietrza, które się wytwarza w tym urządzeniu. Oprócz tego tutaj mamy jakiś czujnik lub termometr. Następnie co? Tutaj jest jakiś kondensator, prawdopodobnie od kompresora. Mamy tutaj jakiś, wygląda to na krańcówkę, tam też mamy jakiś czujnik. Tutaj znajduje się płytka scalona, sterowanie całego urządzenia. Tutaj już tego nie rozbierałem, ale znajduje się prawdopodobnie jakiś sterownik, który steruje całym urządzeniem. Opowiem Wam teraz mniej więcej, jak to funkcjonuje, zaczynając od kompresora. Czynnik jest tłoczony poprzez kompresor. Tutaj tymi rurkami wędruje sobie do skraplacza. Przez to, że podczas sprężania gazów powstaje wysoka temperatura, musi on być schłodzony tutaj poprzez ten skraplacz. Właśnie przez to tworzy się ta wysoka temperatura, którą musimy odprowadzić z tego urządzenia. Następnie czynnik wędruje tutaj tą rurką. Tutaj jest tak zwana dysza rozprężna, w której w tym miejscu rozpręża się czynnik. Czynnik, który się rozpręża, gwałtownie się schładza. Dlatego też mamy zjawisko, które tutaj jest wykorzystane do schładzania powietrza. Za chwileczkę Wam włączę. Pokażę, jak to funkcjonuje. No i czynnik, który gwałtownie się schładza, wędruje sobie szeregiem tych rurek poprzez te rurki i radiatory, które znajdują się tutaj w tej chłodniczce, schładza się powietrze. Włączę zaraz to i zobaczymy, jak to wygląda. Włączymy sobie.
No i tak to funkcjonuje. Widzieliście tutaj ta rurka cała zaśroniała. Tutaj mieliśmy nawet minus 3 stopnie, tak więc stąd bierze się to chłodne powietrze, które uzyskujemy przez klimatyzator. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, w tym miejscu rozpręża się czynnik. Gwałtowne rozprężenie powoduje znaczne ochłodzenie się tego czynnika nawet do minusowej temperatury. Tutaj, jeśli chodzi o ten element, tak jak mówiłem wcześniej, rozgrzewa się to bardzo. No i to jest minus właśnie tego urządzenia. Można by to urządzenie jakoś przerobić, oczywiście gdzieś zamontować gdzie indziej. Tutaj cały klimatyzator zamontować gdzie indziej, tylko wylot zrobić gdzieś jakąś rurą do pomieszczenia. Wtedy byłoby, nie byłoby takiej straty tutaj przez to właśnie, że ta część tego urządzenia grzeje. To by było na tyle. Nic tutaj więcej Wam nie powiem, nie pokażę. Konstrukcja nie jest wydaje mi się, że nie jest jakaś tam skomplikowana. Szereg rurek, skraplaczy, parowników i to wszystko.